Cześć, wyszła nowa wersja preview, więc nagrałem jej przegląd. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję i napisz komentarz pod filmem, a ja zapraszam na materiał. Naprawiono awarię, przez którą animacja wody i lawy nie działała na niektórych urządzeniach z systemem iOS. Usunięto awarię, która mogła wystąpić na niektórych urządzeniach podczas ładowania paczek tekstur. Niestety ta wersja preview jest najmniejsza od czasu, kiedy zacząłem nagrywać przeglądy wersji preview i beta. Jak myślicie, to dlatego, że preview do 1.20 potrzebuje poprawek, które zajmą około tygodnia czasu? Dajcie znać w komentarzach oraz zostawcie łapkę w górę i subskrypcję za to, że przegląd pojawił się tak szybko. Dzięki za obecność, trzymajcie się.